Urodziłeś się w Żninie. Dobrze znasz pałuki? Zostawiły w tobie jakiś ślad? Na pewno nie można powiedzieć o takim śladzie bezpośrednim, bo ja miałem 4 latka, jak z tego Żnina wyjeżdżałem. Także wszelkie ślady, które we mnie pozostały, są wynikiem rozmów rodziny, wspomnień i tak dalej, zdjęć. I to jest ten ślad. Mój ojciec urodził się w Poznaniu. Cała rodzina pochodzi z Poznania. Jego ojciec, czyli mój dziadek, był drukarzem. To były lata, to było międzywojnie. I w Żninie pojawiła się taka drukarnia Krzyckich bodajże, która była bardzo prężna i się nieźle rozwijała do tego stopnia, że drukowała na przykład Przyjaciółkę. I było zapotrzebowanie na dobrych drukarzy. I takim dobrym drukarzem był mój dziadek. I on został sprowadzony tam właśnie do tego Żnina. No, wziął rodzinę ze sobą, no i to już chyba nie muszę kończyć. I tam się urodziłem z tego powodu właśnie, prawda? Ale jak ktoś mnie pyta, no to nie opowiadam tej historii, bo jest zbyt długa. Czyli urodziłem się w Żninie i tyle. W Poznaniu mieszkaliśmy, to jest też ciekawa historia, bo tu gdzie jesteśmy, jest taka oś, tak bym to przyjął, ulica Grunwaldzka. Ona dzieli tą część, na której teraz się znajdujemy, z częścią, na której właśnie miałem okazję jako dziecko żyć od tego czasu przyjazdu ze Żnina. To jest ulica Dziewińska po drugiej stronie właśnie Grunwaldzkiej. No i tam spędziłem swoje dzieciństwo. To świadome bardziej już. Takie, gdzie już pewne rzeczy mi się zapamiętały, wbiły w pamięć, niekoniecznie z pomocą rodziny. A szkoła gdzie? Szkoła? Mówimy o podstawowej? Podstawowa, średnia. Też po tej samej stronie Grunwaldzkiej. Ale ciekawa historia, bo pierwsza część, bo ja byłem tym pokoleniem, które już było tą podstawówką, która trwała 8 lat. Pierwsze, zdaje się. I tutaj właśnie po tej stronie, znowu mówię, Grunwaldzkiej, jest szkoła. I właśnie tam spędziłem 4 lata i to była szkoła podstawowa. Później wybudowano szkołę tak zwaną Tysiąclecia i to już druga strona Grunwaldzkiej. Po to, żeby ta szkoła podstawowa, do której uczęszczałem, stała się liceum plastycznym. I to jest ciekawe. Często pada pytanie, czy chodziłeś do liceum plastycznego. Ja mówię, w pewnym sensie. A tak naprawdę to jaką szkołę średnią skończyłeś? Tak naprawdę to skończyłem wieczorówkę. To był zły okres mojego życia. Niechętnie do tego wracam. No ale jak już tutaj trzeba, no to proszę bardzo. Odpowiadam na pytanie. Źle mi szło w liceum numer 11. Do tego stopnia, że byłem zmuszony przenieść się do liceum ogólnokształcącego dla pracujących, numer 1 w Poznaniu. To jest Marcinek, ale ta wieczorówka nie nazywała się Marcinkiem. To było zarezerwowane dla szkoły dziennej. No i tam udało mi się skończyć i to jest, bardzo sobie to chwalę, że była taka formuła kształcenia, bo mogłem dzięki temu odbić od tego momentu i wrócić do jakiejś normalności. Dzięki temu mogłem zdawać na studia. To było dla mnie kluczowe. Na te studia poszedłeś mając lat 22. Czy to był właśnie efekt tego epizodu szkolnego? Tak, to znaczy raz, że pierwsze podejście nie wypaliło. Nie dostałem się. Stałem egzamin, ale się nie dostałem. No i za drugim razem się dostałem. No to już byłem po prostu takim, jak na te relacje, no takim dosyć dojrzałym chłopakiem. A kiedy pojawiła się ta myśl, że właśnie ta uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, ma być tą twoją uczelnią? Kiedy poczułeś, że ty musisz się zajmować sztukami pięknymi? Myślę, że to nie wynikało z jakichś takich spekulacji, kalkulacji. Bardziej to było we mnie. Gdzieś to sobie odkryłem, to znaczy ja wcześniej już przejawiałem jakieś inklinacje w tym kierunku. Miałem jakieś takie drobne sukcesy w szkole podstawowej, potem w tym liceum nieszczęsnym zdobyłem pierwszą nagrodę na plakat z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Byłem w pierwszej klasie, bo już tam wyższych pułapów nie osiągnąłem.
A konkurs był dla wszystkich klas, więc no, to był dla mnie wtedy jakiś sukces taki. To mnie też jakoś tam dowartościowało. Tutaj jest jeszcze taki ciekawy aspekt mojego życia, bo w tym nieszczęsnym okresie, jak już byłem w tej całej wieczorówce, to no, musiałem pracować. Starając się być uczciwym względem tych reguł, które zostały narzucone, no, dostałem się do takiej firmy prywatnej, która zajmowała się reklamą. To się nazywało szyldy, reklamy, plansze, napisy. I tam zapoznałem się z literą bliżej. Tam poznałem coś takiego jak malsztok, na przykład, bo to było takie rzemiosło, takie jeszcze przeniesione z czasów przedwojennych, myślę. Tam zresztą był jeden taki mistrz, który rzeczywiście wyraźnie miał w sobie takie te wszystkie, miał w sobie te wszystkie, ten etos pracy takiego rzemieślnika, no, w tym bardzo dobrym słowa znaczeniu. No i to oswajanie się z literą, to myślę, że mi gdzieś pozostało, już na trwałe. Chociaż tam to miało zupełnie inny wymiar. Ale to było ciekawe doświadczenie. I tak przez 2 lata tam chyba pracowałem. Tak jak do momentu skończyłem tą szkołę wieczorową. I potem już naładowany tym bagażem, gdzieś chyba, może nieświadomy tego tak do końca, ale gdzieś to mi się bardzo przydało i dotychczas to jakoś tam we mnie tkwi. Miałeś 22 lata, kiedy zostałeś studentem. Zastanawiam się, czy ten wiek pozwalał ci na nawiązanie jakichś relacji z innymi studentami na twoim roku, bo różnica wieku była duża i dojrzałość inna, zwłaszcza, że pracowałeś wcześniej, tak? Że zupełnie z innego świata przychodziłeś. Znaczy nie można powiedzieć, żeby ta różnica była w jakiś sposób odczuwalna, bo to 2 lata to jest oczywiście kwestia wieku. Jak ktoś ma 78 lat i ma przyjaciela, który ma 80, to oni czasami mogą już zapomnieć, kto jest starszy od kogo, prawda? To się gdzieś zaznacza w wieku takim młodzieńczym, jak się ma 16-14 lat, to wtedy 2 lata to jest, ojej, rzeczywiście, przepaść. A myślę, że w tym wieku, jak ja miałem 22 lata, a ktoś miał 20, to już schodziło na plan dalszy. Natomiast rzeczywiście jakoś tak, nie wiem, czy to przypadek zrządził, ale no, bliżej mi było do kolegi z roku, który był ode mnie jeszcze starszy o 3 lata. Może nie będę operował nazwiskami w tej chwili. A drugi kolega, mówię o tym dlatego, ponieważ potem zawiązaliśmy nawet jakąś taką grupę, byliśmy aktywni we trzech, robiliśmy różne takie rzeczy w ramach studiów i trochę poza, także poczuliśmy jakąś więź. Ja nie wiem, czy ten wiek był jakąś taką tutaj wspólnym elementem łączącym, ale no, można na to w ten sposób spojrzeć. Pewnie masz rację, że te różnice wiekowe może nie były w tym momencie takie istotne, ale myślę, że doświadczenie, które za tobą szło, doświadczenie świata dorosłego, może lektury, może inne spojrzenie na życie, pewnie jakieś znaczenie miało w kształtowaniu się tego, co się nazywa postawą twórczą. Na pewno ja myślę, że nawet element frustracji, nawet to, co zostawiałem już jako przeszłość za sobą, było ważne, bo to mi jakoś budowało, ale w sposób pozytywny. I tutaj znalezienie się w jakimś zupełnie nowym środowisku, którego gdzieś podświadomie poszukiwałem, było takim moim wewnętrznym sukcesem. I myślę, że to powodowało, że mogłem się jakoś rozwijać. Chociaż tym rozwojem bym też nie przesadzał, bo przecież w tym wieku się popełnia bardzo dużo błędów. Może nie wszyscy, ale ja do takich należałem. Myśmy prowadzili taki sobie luźny tryb życia, ale to też nas budowało w jakiś sposób. I dzięki temu, myślę, mogliśmy potem robić różne rzeczy. Grafika projektowa wydawała mi się tym, w czym mogę się najlepiej realizować. Pewne rzeczy, których wtedy nie umiałbym nawet zwerbalizować, nie umiałbym dokładnie wytłumaczyć, na czym to polega. To były takie doznania w sprawach podświadomości. Ale ciągnęło mnie wyraźnie w tym kierunku. Czułem, że to jest taki, tam mogę odnaleźć swój język, mogę znaleźć sposób komunikacji. No i teraz z pewnego punktu widzenia, z takiej perspektywy człowieka, który jest po 60, myślę, że to się potwierdza. W
W tamtych czasach, kiedy ty studiowałeś, ważny był kontakt z mistrzem. To jeszcze było budowanie takie właśnie uczeń-mistrz, tak mi się wydaje. Kilka nazwisk pojawia się w twoim życiorysie tamtym studenckim, bardzo ważnych, które chyba zadecydowały o pewnych wyborach. Myślę na przykład o Waldemarze Świeżym. No już przed tą naszą rozmową ja wiedziałem, że od Świeżego nie uciekniemy. To jest po prostu w jakiś sposób kluczowa postać w moim życiu, w kształtowaniu mojego jakiegoś dorobku zawodowego. I faktycznie tak jest. No po prostu Świeży był jakimś bardzo ważnym momentem mojego życia, kiedy się pojawił. I to w wielu wymiarach, bo to z jednej strony osoba, w tej chwili to jest, się mówi ikona, prawda? Myślę, że wtedy nie było takiego pojęcia, ale to była dla mnie już ikona. Już wiedziałem, że to jest ktoś, kto niekoniecznie... O, jeszcze takie pojęcie kosmopolita. W tej chwili ma takie konotacje pejoratywne bardzo. W tej chwili się mówi o człowieku o jakichś szerszych horyzontach i tak dalej. Kosmopolita to jest ktoś niedobry, ale on rzeczywiście, on miał kontakty ze światem, on był artystą tego wymiaru. Już nie europejskiego, nie, to już naprawdę coś więcej. A potem miałem okazję się o tym przekonywać, mając z nim już bliższy kontakt, jako w relacjach uczeń-mistrz, gdzie on wracał z jakichś wojaży, z jakichś wystaw, z jakichś wykładów w szeroko rozumianym świecie. To były naprawdę, to już nie tylko kontynent europejski, gdzie w tamtych czasach, bo trzeba przypomnieć, że mówimy o PRL-u, to były 70. lata, koniec 70. lat, no to było naprawdę rzadkością. Także budowałem sobie jego obraz być może nawet na wyrost. Przez to, że wiedziałem o takich rzeczach, obserwowałem to, no po prostu imponował strasznie. No. Był idolem, ale kluczową rzeczą w tym wszystkim było to, że on był po prostu świetnym artystą. A czego uczył? Czego uczył ciebie? Jakiego myślenia? Ja myślę, że go nie obrażę. Nie obraziłbym, mówiąc, że uczył nie ucząc. On uczył będąc. On po prostu był sobą. Specjalnie się nie gimnastykował, nie musiał się starać, bo nie wiem, czy to zdawał sobie z tego sprawę, że bez względu na to, co robi, to jest jakby jakoś właściwie wychwytywane to, co najistotniejsze, najbardziej pozytywne. Przynajmniej ja to tak odbierałem i to szalenie istotne, że mówił niewiele, ale tym bardziej to, co mówił, zyskiwało na wartości. To miało jakąś swoją wagę. Takie cisze były bardzo wymowne przy korektach na przykład, prawda? Gdy ktoś pokazuje swoje prace, często naładowany takim pozytywnym optymizmem, nie wiem, czy może być negatywny, a tutaj raptem patrzy Świeży na to i nie ma reakcji. Ja myślę, że to jest gorsze niż reakcja jakakolwiek inna, prawda? Albo taka spóźniona reakcja. No ja bym spróbował inaczej. To bardziej zapada w pamięć nie jakieś takie człowieku, co tu porobiłeś, nie wygłupiaj się i tak dalej. Zawierania, bo przecież wiemy o różnych postawach, różnych temperamentach w tej uczelni, zwłaszcza malarze, którzy potrafili zabierać pędzel i pokazywać, jak się maluje naprawdę. Tutaj takiego czegoś nie było. I to myślę, że to do mnie docierało znakomicie. Czy Świeży to była ta postać, która przyspieszyła, zadecydowała o twojej decyzji, żeby się samemu zajmować plakatem w sposób tak poważny, w jaki to robisz dzisiaj? Na pewno sobie uświadomiłem, że plakat to jest coś wyjątkowego i coś, co, z czym chciałbym się już tak zaprzyjaźnić na stałe. Dożywotnie. Dożywotnio. Tak. I to też w miarę upływu czasu, najpierw tak bardzo nieświadomie, bardziej spontanicznie, ale wchodziłem w taką świadomość tego, że ten plakat po prostu będzie dla mnie najważniejszym medium. Że to się tak ładnie złożyło, że moja osobowość, mój temperament, mój sposób myślenia bardzo się z tym medium zgadza. Że tutaj można coś zrobić.
No i wydaje mi się, że to zabrakło jakiegoś takiego fałszu, zabrakło takiej złej umowy na życie, że, bo czasami można się tego mówić, to jest fajne, bardzo mi się podoba, będę to robił, a potem się okazuje po latach, że może źle wybrałem. Nie mam takiego odczucia, nie mam takiego rozgoryczenia, nie odmierzam tego jakimś sukcesem życiowym, natomiast odmierzam to jakąś radością życiową, jakimś własnym szczęściem. I to jest dla mnie kluczowe i bardzo ważne. W jednym z twoich katalogów Lex Drewiński napisał coś takiego, że pamięta ciebie jako studenta, który zrobił plakat. Pierwszy plakat, który zrobił wrażenie na innych. Nazywał się Cisza. Pamiętasz ten plakat? Właśnie nie wiem, czy pamiętam dlatego, że powinienem pamiętać, czy dlatego, że on o tym napisał. Ale przypomniałem sobie, jak to przeczytałem, rzeczywiście był taki plakat, to właściwie był dyptyk, bo to był plakat, podwójny temat Cisza, hałas. Ja zrobiłem, ale to też wynikało z jakiejś takiej, szukałem takich sposobów na to, żeby przemycić to, co lubię. A wtedy lubiłem bardzo Rolling Stonesów, w ogóle lubiłem muzykę rockową. I zrobiłem takie dwa plakaty z Jaggerem i Richardsem, duże ich twarze i jeden z mikrofonem między nimi, a drugi bez. No i oczywiście ten bez mikrofonu to była, ale to oczywiście wynikało z kontekstu pewnego. No taki plakat, ale Lex Drewiński powiedział to, bo też bardzo, on chyba jeszcze bardziej niż ja lubił Rolling Stonesów. No, ja myślę, że po prostu on zrobił na nim wrażenie. A jakie wrażenie zrobił na świeżym? Bo rozumiem, że zaliczenie z tego plakatu było u niego. Znaczy, ocena była za prace, które składały się na plakaty, które powstały w semestrze. To była tylko część. Ale ogólnie to było dobrze, znaczy bardzo dobrze ocenione. Tak. No, chyba świeży w ogóle ciebie cenił, no bo zaproponował ci przecież asystenturę. Tak, myślę, że chyba nie chciałby się jakoś tutaj sobie komplikować życie, biorąc kogoś, kto się do tego nie nadaje. No, tak. Takie mam wrażenie. To była taka sytuacja, że był czas odpływów. PRL już dochodził do jakichś takich faz ostatecznych swojego istnienia. I ludzie po prostu wyjeżdżali z Polski. Był asystentem nieżyjący już Krzysztof Kozakiewicz. I on, myślę, że rok po asystenturze postanowił wyjechać do Berlina. No i pojawił się wakat. No i świeży po prostu zwrócił się do mnie wtedy. Co dla mnie było czymś po prostu bardzo wyjątkowym i niezwykłym przeżyciem. Natychmiast przyjąłem tą ofertę i tak się zaczęła przygoda. A to było ciekawe. To było ciekawe, bo wy rysowaliście, projektowaliście, myśleliście na dwóch różnych biegunach, znajdując się. Zupełnie inna kreska, zupełnie inne podejście od tej strony takiej technicznej. Mówisz prawda? O świeżym? Tak, i o tobie. Mhm. Nawet mnie to cieszy, powiem. Nigdy nie miałem takiego bezpośredniego zapatrzenia, które by się w jakiś sposób przekładało na takie działania, które byłyby w jakiś sposób podobne do tego, co robił świeży. Jeżeli można było szukać jakiejś analogii, to raczej w sposobie myślenia. Chociaż świeży jednak myślę, że w miarę upływu życia, czasu coraz bardziej oddawał się malarstwu. I to jest to, co naprawdę lubił. Ale pokazał wcześniej, że potrafi myśleć plakatowo niezwykle świetnie i ja pamiętam te plakaty, ich jest bardzo dużo. A potem jakby ten brak takiego plakatowego myślenia rekompensował atrakcyjnością tych plakatów, bo one były z kolei fantastyczne, piękne, atrakcyjne. No, cóż więcej. Chodzi o to, że jeżeli widz ma do czynienia z plakatem, to żeby nie miał odczucia jakiegoś niedosytu, żeby coś mu, nawet malcontent zwłaszcza, prawda? Odchodzi i mówi, okej, fajne. Albo coś więcej. Już nie powiem. No, rozumiem, że świeży nie był punktem odniesienia jakimś takim, szczególnie jeśli chodzi o wymyślenie swojego stylu opowiadania o świecie. A czy masz takie nazwiska gdzieś w pamięci, które wywarły na tobie jakieś ogromne wrażenie i z którymi potem walczyłeś?
No to jest tak, jak mówiłem, że wiedziałem wcześniej, że będziemy mówili tutaj o świeżym. Tak wiedziałem wcześniej, że wspomnę o Fukudzie, Shigeo Fukuda. To był właściwie też bardzo ważny moment w moim życiu, kiedy zobaczyłem plakat Victory, zwycięstwo, dotyczący II wojny światowej, przedstawiony w tak skrótowy sposób. Cały dramat wojenny i całe zakończenie tej wojny poprzez przedstawienie takiej bardzo umowne, skrótowe, graficzne lufy, do której wraca pocisk. Ten pocisk wracający jest dla mnie był tak szokujący, że pomyślałem, takie coś bym chciał robić. Oczywiście nie będzie polegało na tym, że ja będę się starał kopiować, ale ten sposób myślenia stał mi się bardzo bliski, żeby doprowadzać sytuację do tego, żeby zawsze była niespodzianka, żeby w plakacie był początek, środek i koniec, chociaż to jest rzecz, która nie jest ruchoma, która jest płaska, w pewnym sensie martwa, żeby ją tak ożywić, żeby zaraziła tego widza. I to we mnie pozostało i to dzięki temu plakatowi. Potem zacząłem tego Fukudę studiować. Bardzo pomógł mi w tym świeży, bo on rzeczywiście poprzez te swoje wojaże spotykał się z Fukudą. Oni należeli do takiej elitarnej, do takiego elitarnego klubu Aji, grafików. Mieli tam regularne spotkania, które polegały na takim bardzo przyjemnym spędzaniu czasu. Ale było to miłe ze strony świeżego, że przywoził mi czasami od Fukudy książeczki albo plakat na przykład dostałem z dedykacjami. No to było strasznie miłe i to się pamięta całe życie. No i tak wchodziłem w tego Fukudę coraz bardziej. Wydaje mi się, że to jest taki niezwykle pozytywny artysta w swoim przekazie, w swoim... No, to jeszcze będę musiał o czymś opowiedzieć. Bo w 90, bodajże pierwszym albo 90 roku, to była w Poznaniu, w Muzeum Narodowym, wystawa plakatu japońskiego i na tą wystawę przyjechał Fukuda. No i to było dla mnie czymś niezwykłym w ogóle. Po wernisażu, to była jakaś dziwna redakcja gazety, która już nie istnieje, takiej poznańskiej, może pamiętasz, podjęli jakąś inicjatywę, żeby w ogóle coś z tym Fukudą zrobić, co w tej chwili wydaje mi się ze wszechmiar dobre, bo nie było jakichś innych inicjatyw, bo pamiętam artykuł w Gazecie Wyborczej poznańskiej, Schubert chyba napisał, że to jest przyjazd na miarę Andy'ego Warhola tutaj, że to jest postać tej miary. No i raptem nie ma pomysłu, co zrobić z takim człowiekiem, który się pojawia w takim mieście jak Poznań. I zabrali go do tej redakcji i pokazywali mu komputery. No i to było takie dosyć, muszę powiedzieć, żenujące. On też starał się, bo bardzo delikatny człowiek, starał się jakoś tego nie okazywać, ale widziałem takie zakłopotanie po prostu. I przyszła mi myśl szalona do głowy, żeby go zaprosić do domu. A mieliśmy w domu na Sobieskiego, to było w bloku, na trzecim piętrze, remont. I nie konsultując tego z Hanią, żoną, zapytałem poprzez tłumaczkę, czy on byłby zainteresowany czymś takim. Bardzo chętnie, spontanicznie, mówi jak najbardziej. Obliczyłem, jaki to jest czas. Niestety to było bardzo blisko, bo to właściwie sąsiednie osiedla. Powiedziałem, zadzwoniłem, że za pół godziny będziemy tutaj z Fukudą. Ania zrobiła jakieś cuda, poprzykrywała kocami, zrobiła jakąś instalację w tym naszym salonie. No i za chwilę pojawiła się ekipa cała. Był, akurat tak się złożył, był marszałek, Schubert, świętej pamięci Maszewski. To już było dobre grono i się okazało, że następnego dnia mieliśmy zajęcia i do Poznania przyjeżdża świeży. Zadzwoniłem do Waldka, przyjechał Waldek. I tak wspólnie, ale jak w drzwiach stanął Fukuda z tym swoim uśmiechem, potem dzieci pokazywały mu swoje prace, robiliśmy, on oczywiście wszystko fotografował, bo to też Japończyk. No i to było świetne, takie przeżycie właśnie, które pozostaje na całe życie. No.